Siedzi spokojnie na ławce, on już wygrywał takie końcówki nieraz. To jest mistrz, to jest doświadczony zawodnik i teraz popatrzmy, co się będzie działo. 137,5, a więc powietrze, ładnie wyszedł, leć, chyba nie spóźnił tego skoku, leć góra, daleko, góra, 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 góra. Jest chyba, blisko, chyba jest blisko, blisko. Boże, medal będzie na pewno, ale jaki? Ale medal jest, tylko czy jest złoto? Wellinger czeka, ile było? 136,5, jakby pół metra zabrakło. Ale może nie zabraknie, ale jakie warunki, bo może będzie miał doliczonych trochę punktów za wiatr. 3,7, a ile miał doliczanych Wellinger? Miał odjęte 4,6 punktu. Wellinger 142, Kamil 136,5, ale gdybyśmy tak zliczyli minus 4 plus 4, 8 punktów by z tego wyszło. A 8 punktów to są 4 metry. Metra chyba zabrakło. Chyba tak zabrakło, ale będzie, no, ale na pewno będzie medal. Zabrakło, bo jest medal. Jeżeli tak jest. Po prostu się to wszystko za chwilę wyjaśni. Boże, Boże, czy to będzie srebro, czy to będzie złoto? To jest taka niewielka niby różnica, jakże istotna. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi i czy dwukrotny mistrz olimpijski Wellinger, czy też trzeci tytuł dla Kamila Stocha. I co? To jest, Boże, jest! To jest piękne po prostu, a więc mamy trzeci tytuł, proszę Państwa, trzeci tytuł mistrza olimpijskiego.